Cześć, z tej strony Krzysiek, a to jest kanał Poprawnie, na którym dzisiaj opowiem Wam o obronie koniecznej. Jakiś czas temu na łamach mojego Instagrama Poprawnie, do którego link znajduje się w opisie filmu, przeprowadziłem ankietę na temat Waszej wiedzy o obronie koniecznej. Powiem szczerze, że wynik ankiety jest niezbyt zadowalający. Wiedza społeczna o tym, czym jest obrona konieczna, co można w jej ramach robić, jest dosyć znikoma. Ponadto zdecydowana większość ankietowanych wypowiedziała się, że nie jest zadowolona z tego, jak prawo chroni w Polsce ofiarę. To znaczy, czy ofiara może skutecznie się bronić, nie narażając się w ten sposób na jakieś konsekwencje prawne. Dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć jak najwięcej rzeczy o obronie koniecznej, o tym, jak się skutecznie bronić przed atakującym, aby nie spotkać się z przykrymi konsekwencjami prawnymi. Obrona konieczna jest to instytucja z artykułu 25 Kodeksu Karnego. Jej rolą jest wyłączenie odpowiedzialności karnej osoby, która broni się przed bezprawnym zamachem. Obronę konieczną nazywamy kontratypem. Skąd ta nazwa? Każde przestępstwo prawnicy nazywają typem. Na przykład zabójstwo w typie podstawowym. Natomiast jeżeli odbierzecie komuś życie, dokonacie jakby zabójstwa, ale w obronie koniecznej, broniąc własnego życia, jeżeli nie udało się tego życia obronić w inny sposób, wtedy mamy do czynienia z tak zwanym kontratypem, kontraprzestępstwem. Jest to zabójstwo, ok, spełnia ono wymagania ustawowe, aby było zakwalifikowane jako przestępstwo, ale na mocy artykułu 25 przestaje być przestępstwem. Nie podlegacie karze, nie jesteście przestępstwami, wasze zachowanie jest legalne. Artykuł 25 Kodeksu Karnego, a konkretnie jego paragraf pierwszy opisujący obronę konieczną, mówi, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Mamy tu więc dwa przymiotniki. Zamach musi być bezpośredni i bezprawny. Zamach, czyli ten atak na Was, na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Do tego musimy dołączyć jeszcze okoliczność, że zamach musi być rzeczywisty. On faktycznie musi istnieć. W ankiecie zadałem takie pytanie, czy prank, dosyć popularna rozrywka ostatnio w internecie, kiedy ktoś udaje, że kogoś atakuje, biegnie na przykład na kogoś z baseballem, czy to jest okoliczność, w której możemy korzystać z obrony koniecznej? Zdecydowana większość z Was wypowiedziała się, że kiedy wydaje się, że taki prank jest faktycznie atakiem, bo przecież nie wiemy, że bierzemy udział w przedstawieniu, to możemy się bronić i korzystać z obrony koniecznej. Jest to nieprawda. Nie korzystamy wtedy z obrony koniecznej, ponieważ zamachu faktycznie nie ma. To, że nam się wydaje, że on istnieje, niestety tutaj nie uzasadnia stosowania obrony koniecznej. Jest natomiast inna furtka w kodeksie karnym, która uniemożliwia skazanie takiej osoby, której w uzasadnionym przekonaniu wydawało się, ta osoba była w uzasadnionym przekonaniu, że zachodzi obrona konieczna, ale to już jest zupełnie osobny temat. Jeżeli zamach nie jest rzeczywisty, faktycznie nie istnieje, to wtedy nie możemy korzystać z obrony koniecznej. Kolejny przymiotnik to bezpośredni. Zamach musi być bezpośredni. Co to znaczy? Atak musi stwarzać realne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego, życia, zdrowia, mienia, jakiegokolwiek dobra chronionego prawem, które jest zindywidualizowane. Tak stwierdził wielokrotnie Sąd Najwyższy, że jeżeli dobro już jest zindywidualizowane i atak faktycznie mu zagraża, wtedy ten atak jest bezpośredni. Jednakże co to znaczy, że atak zagraża temu dobru? Czy to znaczy, że atak musi już nastąpić, czy dobro musi już ucierpieć? Zadałem Wam również takie pytanie na Instagramie. Większość z Was wypowiedziała się, że nie można ubiec atakującego, nie można wyprzedzić ataku. Jest to nieprawda. Jeżeli jesteśmy pewni, wszystkie okoliczności wskazują na to, że atak za chwilę nastąpi, możemy skorzystać z obrony koniecznej przed na przykład uderzeniem strzałem. Kiedy ktoś do nas mierzy z pistoletu i wszystko wskazuje na to, że w każdej chwili może do nas wystrzelić, wtedy możemy się bronić. Jeżeli mamy akurat przy sobie jakimś cudem broń, to możemy do niego strzelać. Jednakże pamiętajmy, zamach nie istnieje wtedy, kiedy ktoś mówi do nas: wynoś się stąd, bo coś ci zrobię, bo cię to i tamto, tak? Bo cię zabiję na przykład. To są takie groźby, które raczej się nie ziszczają. Oprócz nich musimy mieć jeszcze jakieś inne czynniki. Na przykład ta osoba jest przestępcą. Ta osoba już wielokrotnie dokonała jakiegoś przestępstwa, nie liczy się z ludzkim życiem, z ludzkim zdrowiem. Jest bardzo prawdopodobne, że nie jest to tylko groźba. Jest to zapowiedź zamachu, który za chwilę nastąpi. Wówczas możemy przerwać łańcuch zdarzeń już zanim
atak nastąpi. Możemy nie dopuścić do niego, broniąc się. Jeżeli ktoś co najmniej usiłuje dokonać zamachu, ktoś was popchnął, choć już to w zasadzie jest atakiem, ktoś biegnie na was z pięściami, z kijem, mierzy do was z pistoletu, jak już powiedziałem, to jest moment, w którym możemy już się bronić. Nie bez powodu te przymiotniki, o których mówię, na przykład, że zamach musi być bezpośredni, są takie mętne, one przecież nic nie mówią. Dlatego tak wygląda ten przepis, że każdy przypadek powinniśmy analizować w zasadzie indywidualnie. To znaczy nie da się z góry powiedzieć, czym jest zamach. Zamach jest bezpośredni. Tyle mówi nam ustawodawca, tyle mówi nam przepis. Następnie sąd analizuje cały przebieg sytuacji. Czy faktycznie zamach nastąpił, czy ktoś się bronił, czy ta osoba była może atakującym, a nie ofiarą. Dopiero całokształt okoliczności, całokształt stanu faktycznego pozwala na ocenę, że faktycznie doszło do obrony koniecznej. Kolejny przymiotnik to bezprawny. Zamach musi być bezprawny. Nie oznacza to, że zamach musi stanowić przestępstwo. O to również pytałem was na forum mojego Instagrama. Również naruszenie przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa stanowi o bezprawności zamachu. Zapytałem was również o to, czy jeżeli policjant zakuwa was w kajdanki, czyli w zasadzie wykonuje jakiś zamach, atak na wasze dobro, w tym przypadku waszą wolność, i znajduje się w błędnym przekonaniu, że jesteście przestępcami, a wy jesteście niewinni, czy jest to zamach bezprawny, przed którym możecie się bronić? Akurat przyjmuje się, że nawet jeżeli służby państwa, organy państwa mylą się, czy to komornik, czy policjant, czy nawet sędzia, to wówczas nie jest to zamach bezprawny. Jest to po prostu błąd, od którego później można dopiero się odwołać w jakiejś prawnej procedurze. Czym innym natomiast jest przypadek, w którym policjant, dajmy na to, w trakcie przeszukania, kradnie coś z waszego domu. Wtedy to już nie jest jego czynność służbowa. Przed taką czynnością, przed takim przestępstwem akurat, możemy się bronić. Pamiętajmy oczywiście, i w zasadzie powinienem od tego zacząć, że bezprawnym jest tylko czyn, zachowanie, zdarzenie wywołane przez człowieka. Oczywiście tylko człowiek może dokonać czegoś bezprawnego. W ramach obrony koniecznej nie możemy bronić się przed zwierzętami. Od tego jest stan wyższej konieczności, ale o tym już może w innym odcinku. Przy stwierdzeniu bezprawności zamachu nie musimy orzec, że atakujący jest winny. Atakujący może być niepoczytalny, może zrobić coś nieumyślnie. Wy możecie się przed tym bronić. Myślę, że po tym wyjaśnieniu wiecie już, czym jest zamach, przed którym możecie się bronić, przed którym możecie korzystać z obrony koniecznej. Teraz zajmijmy się tym, jak ta obrona konieczna ma wyglądać. Ale zanim, odpowiedź na pytanie, które również zadałem wam na łamach Instagrama i na które wasze odpowiedzi były dosyć ciekawe, ponieważ błędne, ale bardzo dobrze o was świadczą. Pytanie dotyczyło tego, czy kiedy mamy do wyboru obronę w ramach obrony koniecznej, mamy do wyboru zrobić komuś krzywdę oraz uciec. Mamy dylemat między tymi dwoma wyjściami. Czy musimy korzystać z ucieczki? Większość z was opowiedziała się za tym, że nie możemy zrobić komuś krzywdy, musimy uciekać. W praktyce orzecznictwa oraz w nauce została wypracowana bardzo dobra zasada, która mówi, że prawo nie może ustępować przed bezprawiem. To znaczy, że nie musicie uciekać, jeżeli chcecie się bronić. Bo przecież możecie nawet bronić waszej wolności przebywania w jakimś miejscu, prawda? Już to jest dobro, które może podlegać obronie koniecznej. Jeżeli poprzez ucieczkę narażacie jakieś dobro prawne na uszczerbek, na zniszczenie, to wtedy nie musicie tego robić. Jeżeli utracicie cokolwiek poprzez ucieczkę, możecie zostać i bronić tego dobra prawnego. Jednakże wasze odpowiedzi, których udzieliliście na Instagramie na to pytanie, nie są do końca złe, błędne. Powinniście uciekać. Obrona konieczna powinna być traktowana jako ostateczność. Pamiętajcie, że wtedy uciekając praktycznie żadne istotne dobro prawne, jak życie, zdrowie, nawet nie zostaje narażone na jakikolwiek uszczerbek. Możecie ocalić swoje dobra prawne oraz dobra prawne napastnika. Przejdźmy teraz do sposobu, w jaki można odpierać bezprawny zamach. Pamiętajcie, obrona konieczna chroni te sytuacje, w których broniący się popełnia jakieś przestępstwo, wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa określonego w kodeksie karnym, na przykład zabójstwo. Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, naruszenie przez nas dobra prawnego napastnika musi być ostatecznością i ponadto musi być współmierne do zagrożenia, które wynika z ataku. Te wymogi oczywiście nie wzięły się znikąd. Znajdują się one w artykule 25 paragraf 2 kodeksu karnego, który mówi, że
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Z tego artykułu wynika, że broniący może zamienić się w przestępcę, w sprawcę przestępstwa, jeżeli przekroczy granicę obrony koniecznej w jakikolwiek sposób, jeżeli złamiemy reguły niezbędnej obrony. Dlatego ona właśnie nazywa się konieczna. Wykorzystujemy tylko te środki, które są konieczne do obrony. Jeżeli przekroczymy te granice, na przykład stosując środek niewspółmierny do ataku, wtedy może spotkać nas kara. Najczęstszym nadużyciem jest właśnie niewspółmierność obrony koniecznej. To wtedy zazwyczaj słyszycie gdzieś w telewizji, w internecie, że ktoś bronił się przed napastnikiem, a spotkała go za to kara. Zazwyczaj zastosował wtedy środek niewspółmierny do zagrożenia. Ale co to znaczy? Środek obrony jest niewspółmierny, kiedy środek ataku może sprawić nam dużo mniejszą szkodę niż nasz sposób obrony. Na przykład ktoś atakuje nas pięścią albo pcha nas, a my używamy do obrony noża. Zadajemy mu rany, nie daj Boże, zabijamy go. Również niewspółmiernym środkiem obrony może być na przykład użycie pistoletu przeciwko komuś, kto posługuje się jakąś bronią białą, którą można tylko nas uderzyć. Również za niewspółmierną może zostać uznana obrona pistoletem przeciwko nożowi. Ale tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, mają znaczenie wszystkie okoliczności stanu faktycznego. Zetknąłem się z takim przypadkiem, kiedy mąż atakował swoją żonę. Akurat zapędził ją w jakiś róg, zdaje się, w kuchni. Atakował ją drewnianą deską do krojenia. Bił ją po głowie, spowodował wiele rozcięć na skórze czaszki. Kobieta obawiała się o swoje życie. Biła go, próbowała go dusić, ale mężczyzna był dużo silniejszy od niej. Jego atak był bardzo niebezpieczny dla jej życia. W zasięgu ręki kobiety był tylko nóż, więc ugodziła go tym nożem. Jednakże nie zrobiła tego raz. Po pierwszym razie nastąpiły kolejne pchnięcia. W ten sposób, zadając to pierwsze uderzenie, pierwsze pchnięcie nożem, być może kobieta, stosując jedyny możliwy środek obrony, prawidłowo dochowała wymagań obrony koniecznej. Jednakże, dokonując kolejnych pchnięć, przekroczyła jej granice. Być może to już nie było konieczne, może po pierwszym pchnięciu, i to najlepiej nie w okolice serca, ale w jakieś inne części ciała niezagrażające życiu, jest sposobem współmiernym do ataku, sposobem obrony, który mógłby ten atak skutecznie odeprzeć. Natomiast kolejne ciosy to już jest chęć pozbawienia kogoś życia w momencie, kiedy prawdopodobnie ten zamach już się zakończył. Zastosowanie środka obrony niewspółmiernego do ataku nazywamy ekscesem intensywnym. Obrona staje się zbyt intensywna, prawie przestaje być obroną, zamienia się w atak. Ofiara przestaje być ofiarą, staje się atakujący. Wtedy naraża się na odpowiedzialność karną. Jest jeszcze coś takiego jak eksces ekstensywny. Wspomniałem o tym właśnie przy okazji tej sytuacji, kiedy żona broniła się przed atakującym mężem. Zadała jeden cios, a następnie kilka kolejnych. Te kolejne ciosy po zakończonym ataku to właśnie eksces ekstensywny. Taki eksces to obrona przedwczesna albo zbyt późna. Zazwyczaj nie jest już traktowana jako obrona. Jest traktowana jak atak i co więcej, osoba, którą godzimy w naszym zamyśle w obronie koniecznej, na przykład nożem, może się przed nami bronić, korzystać z obrony koniecznej. Również te kwestie poruszyłem na moim Instagramie. Jak widzicie, ta granica pomiędzy wyprzedzeniem ataku, ubiegnięciem napastnika, a ekscesem ekstensywnym, obroną przedwczesną, jest bardzo płytka. Obrona przedwczesna jest wtedy, kiedy nie ma pewności, że ktoś nas zaatakuje. Na przykład ktoś wystosowuje wobec nas jakąś groźbę i my już staramy się tę osobę zneutralizować. Zneutralizować atak, którego jeszcze nie ma. To jest przedwczesna obrona konieczna. Natomiast akt zemsty, akt, nie wiem, dobicia kogoś, upewnienia się, że ktoś już nie zrobi nam krzywdy, może zostać uznany za obronę konieczną zbyt późną i w efekcie tego może stanowić zamach. Zagrożenie zostało już zneutralizowane, a my na przykład dalej kogoś bijemy, gonimy włamywacza. Przepędziliśmy go z domu, ale postanawiamy dać mu jeszcze nauczkę. Wybiegamy za nim na ulicę, gonimy go, dopadamy do niego, może okładamy go pięściami. To już nie jest obrona konieczna. Dobro prawne już nie jest zagrożone, na przykład ochrona naszego miru domowego nie jest już zagrożona. My w tym momencie
Stajemy się zamachowcem, atakującym. Pamiętajcie, że zachowania przekraczające granice obrony koniecznej, a więc zachowania niekonieczne do obrony waszego dobra prawnego albo jakiegokolwiek innego, może zostać uznane za nielegalne. Ale i tutaj kodeks karny przewiduje jeszcze jedną furtkę. To paragraf trzeci omawianego przepisu, który stanowi, że nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Ten przepis legalizuje przekroczenie granic obrony koniecznej, jeżeli to przekroczenie nastąpiło pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Dlaczego nie chciałbym, żebyście zapamiętali bardzo dobrze ten przepis? Ponieważ nie chcę, abyście analizowali w momencie, kiedy będziecie się bronić, czy to jest ten moment, kiedy ja jestem tak przecież wystraszony, że mogę przekroczyć granicę obrony koniecznej, mogę pozwolić sobie na więcej. Trzymajmy się zasad stosowania najmniej dolegliwego środka obrony koniecznej, najmniej godzącego w dobre. Jeżeli wasz strach, wzburzenie spowodowane okolicznościami zamachu jest tak silne, że nie do końca możecie kontrolować swoje zachowanie, trzeźwą ocenę sytuacji, wtedy, jeżeli przekroczycie granicę obrony koniecznej, nie podlegacie karze. Oczywiście nikt nie skatalogował, nie stworzył zamkniętego katalogu tych okoliczności usprawiedliwiających wzburzenie albo jakiś ogromny strach. Nauka, orzecznictwo wypracowało tutaj kilka przykładów, takich jak noc, ciemny las, w którym idziecie, nie wiecie, co jest dookoła, nie wiecie, ilu jest napastników, nie wiecie, jaką bronią dysponują, jesteście zaskoczeni, czasami na przykład wyrwani ze snu, jesteście w ciężkim szoku. I te okoliczności powodują zaistnienie u was takiego instynktu przetrwania. Nie myślicie o konsekwencjach, bronicie swojego życia, pomijacie trzeźwą ocenę w ogóle tego, co się dzieje, bronicie się za wszelką cenę. Wtedy prawo na szczęście wychodzi wam naprzeciw. Podsumujmy cały ten wywód na temat zamachu, na temat obrony, środków obrony, ich współmierności i niewspółmierności krótkimi zasadami, które powinniście zapamiętać, aby skutecznie i legalnie bronić się przed zamachami. Nie musimy uciekać przed atakującym. Możemy bronić swoich dóbr prawnych. Musimy być niemal pewni, że zamach za chwilę nastąpi, wywoła jakieś złe, niepożądane skutki, naruszy jakiekolwiek dobro prawne. Niewystarczająca jest groźba, aby korzystać z obrony koniecznej. Zamach nie musi być przestępstwem, musi być sprzeczny z jakimkolwiek przepisem prawnym. Ale pamiętajcie, nie możecie bronić się przed działaniami organów państwa. Od nich możecie dopiero się odwołać w jakiejś przewidzianej prawem procedurze. Musicie być pewni, że zamach faktycznie istnieje, że jest realny. Obrona musi być współmierna do zamachu. Nie można strzelać do kogoś, kto nie posiada żadnej broni. Nie można okładać kogoś kijem, kto tylko nas popchnął. Nie możemy wyrządzić napastnikowi większej krzywdy, niż on mógłby wyrządzić nam. Nie strzelamy do złodzieja. Nie możemy stać się atakującym. Wszystko, co robimy, ma służyć tylko i wyłącznie naszej obronie. Nie możemy się mścić, ani wymierzać na własną rękę sprawiedliwości. Jeżeli zneutralizowaliśmy zagrożenie, powinniśmy wezwać policję. Jeżeli zapamiętacie te zasady i będziecie ich przestrzegać, gwarantuję wam, że nie spotka was kara, gdy będziecie bronić jakiegokolwiek dobra prawnego. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam wszystko w przejrzysty sposób. Jeżeli nie, zadawajcie pytania pod tym filmem. Piszcie do mnie na Instagramie, do którego link jest w opisie. Piszcie również wasze pomysły na nowe odcinki. Co was interesuje, jakich zagwozdek prawnych nie rozumiecie, co chcielibyście, abym w przystępny sposób, na luzie, tutaj na YouTubie wam wytłumaczył. To tyle na dzisiaj, już za tydzień kolejny odcinek. Do zobaczenia.